4 lata. Jezu, kiedy to minęło? Zaledwie wczoraj, pamiętam, przyjmowałem wasze podania, a to już minęły 4 lata. Za szybko trochę, nie? Słuchajcie, rzecz jest taka, że we wrześniu 2012 roku zadałem wam rozwój w 3 obszarach. Intelektualnym, fizycznym i religijnym. Nie dlatego, że mi się chciało, tylko że człowiek powinien być rozwinięty w tych obszarach. Czy rozwinęliście się w obszarze intelektualnym? Czy musieliście się uczyć, bo ktoś wam kazał? Czy rozwinęliście się pod kątem fizycznym? Czy część z was nauczyła się załatwiać sobie zwolnienia? Czy rozwinęliście się pod kątem fizycznym? Czy jesteście lepszymi ludźmi? Myślę tutaj pod kątem religii, wszystko jedno jakiej. Czy jesteście lepszymi ludźmi? Nikt wam nie odpowie. Zostaliście sami miarą dla siebie. Dzieci, zwracajcie uwagę na to, z kim się związujecie. Mówię o małżeństwie, towarzystwie. To bardzo ważne. Zasilajcie dobrze zakłady pracy. Twórzcie je, budujcie. I pamiętajcie o swojej ojczyźnie. Macie jedną. Nie zamieniajcie jej na inną, dobrze? Powodzenia.
który spędzamy razem w tych szkolnych murach. Macie ze sobą 4 lata wytężonej nauki. Życzymy Wam wytrwałości w pokonywaniu przeszkód. Radości, prawdziwie szczerej, niezmąconej przez troski i kłopoty. Ciekawości świata, satysfakcji odkrywców. Niezwykłego w swej zwykłości i szczęścia. Umiejętności cieszenia się każdą chwilą. Zdrowia i codziennego uśmiechu. Niech ten nie opuszcza Was nigdy.